Witajcie! Ostatnia recenzja Transformers była poświęcona duetowi Autobotskiemu, zatem w kolejnej postanowiłem pokazać parę decepticońską. W odróżnieniu od Sideswipe'a i Sunstreakera prezentowanych jakiś czas temu, bohaterowie dzisiejszego odcinka sprzedawani byli razem jako zestaw. Tym razem są to figurki z tak zwanej generacji drugiej, kolejnej dziś już vintage'owej serii. Przed wami wydani w 1994 roku Dreadwing i Smokescreen. Ale Benny, mówisz, że to duet, no a gdzie jest druga figurka? Cierpliwość! Ta para ma tyle gimików i ukrytych niespodzianek, ile mają filmowe starożytne świątynie. Przede wszystkim panowie potrafią się łączyć w swoich trybach alternatywnych. Postrzegawczy widzowie już zapewne dostrzegają, gdzie znajduje się mniejszy kolega. To, co na razie widzimy przed sobą, to wielki samolot w stylu latającego skrzydła, inspirowany najprawdopodobniej amerykańskim bombowcem Northrop B-2 Spirit. Choć oczywiście jest to samolot mocno przerysowany i zabawkowy, prawdziwie niewykrywalny dla radarów bombowiec na pewno nie nosiłby pod kadłubem tyle szerotu. Rozmiary samolotu są w każdym razie imponujące. Rozpiętość skrzydeł i ogólna masywność dają wrażenie potężnej maszyny. Wygląda to wręcz jak jakiś boss w staroszkolnej gierce automatowej o kosmicznych strzelaninach. Widoczny z tyłu wielki dopalacz zabija resztki jakiegokolwiek realizmu. No ale o jakim realizmie tu mowa, gdy całe latadło jest utrzymane w jakże wojskowym niebiesko-turkusowym kamuflażu. Z tymi kolorami ładnie współgra czerwona owiewka kabiny pilota. Poszycie jest pełne detali, zwraca użycie raczej rzadkich w dzisiejszych czasach, choć ostatnio jakby powracających do łask naklejek. Z takowymi zawsze jest ten problem, że po latach uwielbiają się odklejać, zwłaszcza jeśli są papierowe, a nie winylowe. Ten model jest ledwie 4 lata młodszy ode mnie, a ja już swoje lata mam! Stąd zrozumiałe, że naklejki chcą już się rozstać z plastikiem. Wśród naklejonych ozdób znajdują się m.in. loga Decepticonów w wersji z generacji drugiej. Na uzbrojenie składa się zestaw bomb. Łącznie powinno ich być 14. Ja niestety posiadam tylko 6. W wypadku starych figurek ciężko jest kupić z drugiej ręki w pełni kompletny egzemplarz. Pociski umieszcza się w dziale zamaskowanym jako dopalacz oraz pod skrzydłami. Wspomniany wielki Gatling ja osobiście lubię umieszczać w trybie samolotu z tyłu, ale da się go też przesunąć do przodu, żeby dysponować pełną siłą ognia. Ja z racji okrojonego arsenału zamontowałem bomby tylko pod skrzydłami, co wygląda naprawdę fajnie. Można się już pobawić pierwszą funkcją zabawową. Wciskając małe czerwone przyciski na skrzydłach, można zrzucać bomby. Banalnie proste, a daje niesamowitą radochę. Wyobrażam sobie, jaką furorę by to robiło w czasie dziecięcych zabaw z żołnierzykami. Czas najwyższy rozdzielić zabawkę na dwie osobne. Smokescreen łączy się z Dreadwingiem przez dokowanie w tylnej sekcji bombowca. Bez kojarzeń, świntuszki. Mniejszego kolegę należy pewnie chwycić i lekko szarpnąć. Podczas tej operacji skrzydła Dreadwinga zamontowane na sprężynach lubią skoczyć do góry, ale to nic takiego. I oto panowie obok siebie. Ciężki bombowiec i niewielki myśliwiec. Do Smokescreena jeszcze przejdziemy. Dreadwing chowa bowiem w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Po rozłączeniu nie traci jakoś dużo na wielkości, aczkolwiek z tyłu straszy teraz spora dziura. Można się jeszcze przyjrzeć detalom w postaci dodatkowych dopalaczy oraz wysuwanych kółeczek. Samolotowe transformery z funkcjonalnym podwoziem zawsze na propsie. Wspomnianą niespodziankę stanowi zaś ukryty trzeci tryb. Tak jest, Dreadwing jest triple changerem. W paru ruchach możemy zmienić samolot w pojazd gąsienicowy. Jest to banalnie proste, ale po drodze występuje jedna fajna sztuczka. Zwinięte nogi robota rozkładają się na połówki, tworząc gąsienicę. Dokonujemy tego pstrykając małymi przyciskami. I oto tryb czołgopodobnego cosia. Jakkolwiek nie znam się na G.I. Joe, bardzo mi się to kojarzy z Histankiem, jednym z pojazdów Kobry. Wygląda to legitnie, gąsienice jakkolwiek są trochę cienkie, mają całkiem fajne detale. Wielkie działo wygląda w tym trybie o wiele naturalniej. Uzbrojone aż prosi, żeby z niego postrzelać. Całość jest wcale funkcjonalna. Pod gąsienicami znajdują się małe kółeczka do toczenia po podłożu. Wyrzutnią da się manipulować we wszystkich kierunkach. Strzela się obracając tylną część niczym młynek do pieprzu. I tutaj nie wiem, w jakim stopniu jest to kwestia wyrobienia wiekowego mechanizmu, a w jakim odpowiednie ustawienie, ale broń niestety nie zawsze chce wystrzelić pociski całą salwą jeden po drugim. Niektóre zostają w lufach. Zauważyłem, że najlepsze rezultaty osiąga się obracając działko w miarę powoli. Na koniec omawiania Dreadwinga jeszcze szybkie porównanie w trybie samolotu ze zbliżonymi rozmiarowo figurkami klasy Voyager. Tutaj z Generations Blitzwingiem, a tutaj z moim customowym Trigger Happy na bazie Cyber Demon Starscreama, dziełem Claypoola, jednego z czołowych customiarzy polskiego fandomu Transformers. Pora przejść do Smokescreena.
jest to koronny przykład swobodnego żonglowania imionami w uniwersum Transformers. Miano Smokescreena kojarzy się dużo bardziej z Autobotem z generacji pierwszej, zrebootowanym zresztą z kolei w serialu Transformers Prime. No ale jak widać, nie jednemu psu burek. Decepticon Smokescreen transformuje się w bliżej nieokreślony myśliwiec o długim nosie i smukłej wąskiej sylwetce. Całość przywodzi mi na myśl trochę rzutkę do popularnej barowej gry. Smokescreen naturalnie powiela schemat kolorystyczny większego kumpla razem z czerwonym kokpitem. Bardzo fajnie wygląda podwozie, trzy osobne wysuwane kółka. Całość jest naprawdę wąska, można wręcz zwątpić, czy samolot o tak małych skrzydłach ma w ogóle szansę unieść się w powietrze. Ja znawcą awiacji nie jestem, jedyny w miarę wąski samolot jaki kojarzę to MiG-21, ale nawet on nie ma tak małych skrzydeł jak Smoke. No ale co ja tam wiem, ja tu się tylko bawię zabawkami. Na bokach samolotu znajdziemy porty, w które można wpiąć broń robota, parę sporych miotaczy. Ja niestety posiadam tylko jeden, więc o symetrii mogę zapomnieć. Smuteczek. Pistolety strzelają takimi samymi strzałkami jak te stanowiące uzbrojenie Dreadwinga. I jeszcze porównanie z decepticońskimi latadłami w zbliżonej rozmiarowo klasie Deluxe. Generation Skywarp, Combiner Wars Blastoff i najbardziej podobny sylwetką Classic Scramjet. Mało który Transformer daje tyle fanów z zabawy w trybie alternatywnym co ta dwójka. Nie tylko mogą się łączyć, ale jeszcze Dreadwing potrafi na więcej niż jeden sposób używać swojego uzbrojenia. Większy pamperek jest tutaj raczej bardziej atrakcyjny, ale Smokescreen stanowi przyjemny dodatek. Dwie zabawki mogące działać jako jedna, to już spora atrakcja. A jeszcze nie przeszliśmy do trybów robotów. Transformacja Smokescreena nie odbiega jakaś bardzo od tego, do czego przyzwyczaiły przez lata roboty zmieniające się w myśliwce, z obowiązkowymi nogami tworzącymi podwozie na czele. Zaskakuje jednakże paroma krokami, jak konieczność obrócenia góry o 360 stopni, żeby złożyć całość jak harmonikę, czy ramionami tworzącymi tył samolotu. Przemiana Dreadwinga również nie jest skomplikowana, aczkolwiek wyrzutnia momentami trochę przeszkadza w obracaniu niektórych sekcji. Na plecach znajduje się jeden panel, który trzeba odpowiednio przesunąć, żeby wpasować wolne miejsce drążek z działkiem i odpowiednio je wypozować. Często zapomina się o tym kroku. Stojąc obok siebie, Dreadwing i Smokescreen wyglądają tak, jak powinna się prezentować ikoniczna para z cyklu Mały Cwaniak i Wielki Brutal. Dwóch skrajnie ze sobą kontrastujących gości. Są jak Junkrat i Roadhog, jak Flippy Flap, jak Fred i Barney, jak ja i mój kumpel. O ile Smokescreen prezentuje się dość zwyczajnie i powiela większość schematów transformerów myśliwców, o tyle Dreadwing wygląda naprawdę oryginalnie, szeroki jak szafa, z wielką spluwą na ramieniu, od razu widać kto tu jest taranem tej drużyny. Smokescreen ma bardzo ładną głowę z pięknie działającym podświetleniem oczu. Jego korpus dość klasycznie dla transformerów z trybem odrzutowca tworzy przednia część samolotu z obowiązkowym kokpitem na klacie. Płonie są bardzo symboliczne, nieoddzielone jakoś wyraźnie od ramion z ledwie zaznaczonymi palcami i powszechnie stosowaną dziurą na broń. To chyba najsłabsza część tego modelu. Wiotki i czoły zakończone są bardzo solidnymi stopami, zapewniającymi porządną stabilność. Ze względu na transformację nogi mają dodatkowe stawy na wysokości kolana, wyginające je trochę na boki. Te po latach mogą się trochę brabiać, przez co Smokescreen ma szansę stać jakby sobie połamał nogi, albo nie schodził za długo z siodła. Ten mały chudzielec jest całkiem pozowalny. Jest standardowy obrót w głowie, ramiona swobodnie ruchome we wszystkich kierunkach, plus bardzo duży zasięg stawu w łokciu, głównie ze względu na transformację. W biodrach stawy kulkowe pozwalające na gigantyczny zakres ruchu, o dziwo dość ograniczone kolana, no i stawy w stopach, ale to też raczej z transformacji. Nie jest to może jakaś hiperpozowalność, ale bardzo fajna, jak na czasy, w których te figurki wyszły. Prezencja Smoka znacznie się poprawia, gdy wyposażymy go w jego broń. Naprawdę żałuję, że mam tylko jeden pistolet. No ale mówi się trudno, z jedną spluwą też wygląda charakternie. Od biedy można jeszcze pokombinować ze statecznikami samolotu na łapkach, tworząc jakby nadgarstkowe toporki. Co się tyczy Dreadwinga, z pewnością jest bardziej oryginalnym członkiem tego teamu. O niewielu transformerach można powiedzieć, że wyglądają jakby przesadzili z burgerami. Na myśl przychodzą mi tylko Litwood i Hound z filmów Michaela Baya. Dreadwing to taki zawodnik wagi ciężkiej, szeroki w trybie alternatywnym, ma też słuszną posturę jako robot. Składające się na plecach skrzydła bardzo go przeważają do tyłu, przez co ustawienie figurki jest dość problematyczne. Ale pomówmy o tym, co tutaj jest fajne. Głowa tego Decepticona to jeden z fajniejszych projektów, jakie widziałem. Wielki wizjer, fantastycznie przepuszczający światło, połączony z mechanicznym irokezem i czymś jakby maską płetwonurka, bardzo charakterystyczna morda. Jak nic, kojarzy mi się to z twarzą takiego typowego złego robota ze złej armii, złego kosmicznego imperium. Dreadwing to grubas, nie odwidzę tego, ma wielki bandzioch i jak nic zajmowałby dwa miejsca naraz w autobusie. I to jest cholernie fajne, trzeba doceniać transformery o nietypowej budowie, bo są rzadkością. Ramiona są trochę zdominowane przez wielkie panele, które je okrywają w trybie samolotu.
Nie jest to najpiękniejszy widok, ale od biedy można je zinterpretować jako jakieś wyrzutnie czy tarcze. Nogi są stosunkowo krótkie o cylindrycznym kształcie łydek, dodatkowo potęguje to wrażenie grubcia popylającego na małych kulasach. Nie mają niestety żadnych wysuniętych pięt i to właśnie rodzi problem ze stabilnością. Dreadwing może się posługiwać pistoletami smokescreena, otwory w jego dłoniach pasują do tej broni. No ale na co komuś jakieś pukawki, kiedy dźwiga się na ramieniu gigantyczną wyrzutnię rakiet? Dominuje ona niemal całkowicie figurkę i przykuwa momentalnie uwagę. Oczywiście działa ona także w trybie robota, tak jak poprzednio, niestety nie udało mi się wystrzelić naraz całej baterii. Niemniej, to wciąż fajna zabawa dla kogoś, kto zachował w swojej mentalności pierwiastek kilkulatka. Dreadwing jest mniej elastyczny od swego kolegi. Duże obciążenia na plecach ciągnie go strasznie do tyłu i mimo, że ma wszystkie najbardziej podstawowe stawy, z wyjątkiem obrotu w pasie, to ciężko jest wykombinować z nim jakąś dynamiczną pozę, z uwagi na te problemy z równowagą. Na tych zdjęciach prezentuje właściwie szczyt swoich możliwości. Jednak nawet gdy stoi tak półstatycznie, potrafi wyglądać jak rasowy czyściciel wrogich okopów. Na koniec jeszcze porównania dla obu panów w trybach robotów. Smokescreen jak poprzednio w towarzystwie Deluxów, a Dreadwing obok Voyagerów. Na dzisiejsze czasy obydwaj wpasowywaliby się mniej więcej w te dwie klasy rozmiarowe. No Dreadwing może trochę gorzej. Nie są to idealne figurki. Mają swoje wady, ale ilość frajdy i możliwych scenariuszy zabawy, jakie dostarcza ten zestaw, to coś, co zgniata niektóre dzisiejsze Transformery na miazgę. Nie dość, że byli sprzedawani jako dwupak i w jednym pudle znajdowały się dwie samodzielnie naprawdę fajne zabawki, to jeszcze dodajcie do tego możliwość łączenia, wykorzystania załączonych pocisków na trzy różne sposoby i fakt, że większy Transformer jest Triple Changerem. Jakkolwiek Dreadwing jest zdecydowanie ciekawszy, to Smokescreen stanowi jego bardzo przyjemne uzupełnienie. Masa atrakcji. Gdybym położył łapę na tych figurkach tak z 15 lat temu, zaraz staliby się chyba moimi ulubionymi zabawkami. Z punktu widzenia dorosłego kolekcjonera doceniam natomiast po prostu serce włożone w ten zestaw i bardzo się cieszę z ich posiadania. Polecam rozglądać się za nimi po Allegro czy OLX-ie, bo czasami się tam pojawiają, oni sami albo jeden z wielu ich rekolorów, najczęściej niestety osobno i zdekompletowani. Warto jednak dać szansę niektórym starszym Transformerom. Na dzisiaj to by było na tyle. Mówię wam cześć i do usłyszenia. Oczekujcie kolejnych filmów. Na razie.